Siema, z tej strony Stamian Fikus. Siema. Siema. Lorenz, ten, wysłali mi, że mogę do ciebie zadzwonić, bo odbierzesz teraz niby. Zadzwonię do ciebie? Dobra. Dzisiaj będziemy się zajmować street racingiem. Ja znowu dzisiaj kupuję auto. Jak widzicie, ono kosztuje za 1 bucks w tej grze, dosłownie. Mustang Shelby, i to jest Ford tym razem. Ford Mustang Shelby GT500 Road Force One. Dobra, śmieszne jest to, że teraz to jest Ford Mustang Shelby, a ostatnio jak robiliśmy, to był Shelby. O. I dlatego jak się zastanawiałem, co dodać tytule, bo takie, aż sobie musiałem googlować, czy Shelby i Ford to jest to samo, nie? I to są niby dwie firmy, które są współpracowały i nie wiem, dobra, ja się to nie wypowiadam, bo się coś pokręcę i niby to jest ten, trochę jednak to samo, ale jednak trochę co innego. Dobra, w każdym razie możemy lecieć, tylko że go stringuję osiągowo w sumie. Bo osiągowo mogę jeszcze. Kuźwa, problemy. Dobra, problemy. Czy ja mam odpalić lodowe takie, że wiesz, nawierzchnia jest zamrożona? Tak. Dobra. Dzisiaj będziemy też lodowe grali, żeby nie było. Dobra, co mam tu Frozen, tylko że kuźwa na tej klasy pojadę. A, no nie, no na street racing, no. Jest taki za hajs, nie ma. Tego teraz stringujesz, tak? No w sensie tylko osiągi, że jeździło się fajnie. Mam nadzieję, że fajnie. W sumie. Dobra, już mam wszystkie, no. 280 kbita. Nie, bo chciałem w aktywności to znaleźć, tylko to mnie pokazuje, że to jest Frozen XD. Aha. I tak trochę że nie mogę tego znaleźć. Aj. No to ma takie niebieskie logo, z tego co ja pamiętam. Ale to... Też pamiętam. Kurde, to jak moja kosiarka chodzi! Holy moly. Albo inaczej, nie, jak moja golarka bardziej. Jo, elektryczna. NRL. To takie pierdzenie ma z wydechu. Ej, no poważnie. Ale fajnie się tym jeździ, to muszę powiedzieć. Czekaj, może ja znajdę, bo jak ci ten nie idzie, to... Może no, ja... tu mam Hypercar Frozen i Frozen na... Dirt Rally, tak to nazwa. We're Frozen. Ale nie widzę zwykłych. Hell no. Ale co, że na Dirt Rally masz zamrożone, nie? No. A ty nie możesz, kurczę. Nie mogę znaleźć. Typ? Nie. To jest Frozen, ale też Dirt Rally, kurde. Ej, no one się usuwają z mapy, czy co? Ja mam jakiś. Jak się przejdzie. Coś o to. Jest? Dobra. Tylko zmianę poziomu trudności wrzucę, żebyśmy grali to na średnim, wiesz? Jakiś znalazłem. Także jak ktoś widzę, że tak się właśnie odpala, bo w 22 odcinku w tej grze tak się odpala wyścigi. Tak. Fikus to zawsze robił za mnie, wygoda. Ja, ale powiem ci, bestia z tego auta, nie? Ty długo z tego nie bierzesz, nie? Nie. Żeby spieść? O. Tak. Ja się fajnie, to jest $1, nie? Jeden bucks, więc się nic nie kosztuje, a wygląda zajebiście. No i tak szczerze nie wiem, czy nie wygląda jak ten podstawowy CMM. Ej, w sumie on tak wygląda, nie? A to jest chyba po prostu Ford Mustang, który strzeli, tak? Nie wiem, dziwne. Dobra, i będziemy grali Dominion, coś tam, te fajne wyścigi. O, patrzcie, zamrożona trasa. Stary, ja dzisiaj to grałem na Touringach i się zesrałem, nie? Na Touringach to jest taki, to na street race. Ja mam nadzieję, że to auto jest dobre na to. No bo wiesz, to się może okazać zaraz, że to jest złat po prostu. Musisz mieć dobre auto, a nie tryb. Ale, o kurde, ale nie jest, nie, no jest dobrze. Się czuć, że to jest loot, ale no, jest dobrze. Będzie fun. Drifting klasa. No. Myślę, że się pierwszy raz tego chcesz się pochwalić, że maraton robimy dzisiaj, czy nie? Dzisiaj? No, w sumie możemy się zrobić maraton. A czym to się robi? Na jakim to jest trybie? Te... Chodzi mi, że wiesz. Aha. No, a dzisiaj robimy odcinku. Trochę maraton odcinku. Bo nie było jeden dzień materiału. Czekaj, dzisiaj spędzę... No, w niedzielę nie było filmu. Więc mam plan nagrać zapasowo, tak? Ale i tak mam plan jeszcze codziennie nagrywać. Najlepiej bym nagrywał codziennie kilka materiałów dalej, nie? Tak żebym miał, nie, 40 materiałów, kurde, na plus. Zapas. No. Trochę. Nie głupie niby, no. Ej, ci idzie lepiej trochę, tu widzę. Nie wiem, w sensie... Nie wiem, jak wygląda osiągowo twój pojazd. No maksa. Nie wiem, no. W sensie, wiesz... Imo chyba jak masz na maksa auto jedno i drugie, to tak jak się różnią jakoś. No, różnią się niesamowicie w tej grze. Ale nie, ja po prostu dzisiaj pierwszy raz to grałem, nie idzie mi.
Ja się od dawna sobie przez to gram, bo ja ostatni raz tylko w piątek gram. Nie, ja ci powiem, sobie grałem z sobą w weekend. No jak, to jest pewnie. Ale także jak mam mniej godzin od ciebie? No bo nie wiem, ja na tą gier... W sumie nie wiem, jak... Ja dużo awczo w grze, nie? W sumie. Puski to trochę to niemożliwe, że ty masz mniej. No ja to muszę awkiem nadrabiać, bo ja nie gram zwyczaj solo. Nie wiem, w sensie ja cię widziałem wczoraj chyba solo. No ja, ale ja to zwyczaj awczo. Ewentualnie robię takie rzeczy... robiłem drifty, te na trójki, że usiłę co nie miałem. Nie myślę 100% też. No. Ale tak to nie. Nie, raz wbiłem jedną paczkę, zrobiłem, wysiadłem, to tak, ale teraz raz tak było. Nie są mi te 2000 to było. Bliski hajs. Warto było włączać grę po to, żeby tą jedną rzecz robić. No tak po świecie. No. Nie, a ty w ogóle ten odpaliłeś, to jest jakiś nowy wyścig, czy tam wyższy poziom? To jest średni. Dobra. Ale szukałem takiego, który po prostu nie ma napisy nowe. A. Nie wiem, ja nie mogę tak znaleźć. Nie, ja bym odblokował twój pojazd sobie, ale pod czym to mogę robić? Pamiętaj, że się dobrze tym jeździ, nie? Trochę czasami dźwięk denerwuje, bo dosłownie jakbyś kuźwa, nie wiem, nie? Ja mam mega cicho grę teraz, nie? Jakby się wiatraczek kręcił, nie? Po prostu jakiś wentylator. Byś tam sobie tak włożył taki... Coś, żeby to stukało, nie wiem, ołówek czy coś, tak tyk. Ja. I tak mega szybko, nie? Się wiatraczek wykręcił. Keep up the good work! 2020 gra? Dziwne. No dziwne, ale tak to chyba wygląda. Bo oni, wiesz, w tych nowych wsadzają jakieś ekoboosty i w ogóle nie ma prawdziwej mocy. Tak to jest. Nie no, ale auto fajne. Nie, teraz nie wyzywam jak coś, tylko po prostu śmieszne jest to pierdzenie takie. A wygląda wszystko w tym śniegu też. Dalej, ale nie wiem. Za dużo chwilę. No to ja nie wiem, szukać jak to mam zadło. Chciałem go nim przemalować, chociaż tak wygląda też fajnie, ale teoretycznie to tak wygląda u każdego, nie? Bo wiadomo, no każdy ma za darmo ten pojazd. Więc ja bym sobie mógł go spersonalizować niby. Oj, co to było? A, dobra, przecież... Aha, to jest tylko wzór. Opony się opłacą zmieniać na... No, jesteś. No tak. Dobra. Nie no, stary, ja nie wiem, nie? Czy mi zniknęły ja wyścigi, kurde, czy co? Mam, może zaraz znajdę, tylko... Albo weź, spróbuj znaleźć, taki niebieski, nie wiem. No widzę, wiem jak te frozeny wyglądają, bo piszę, ale no, stary. I'm frozen, no dobra. Ja jestem fanem zagranicznych piosenek, więc ja tak lubię wizy. Dobra, to sobie wrzucam, bo fajne. 10 tysięcy? O kurde. Kurde, wiesz co, zapłaciłem za malowanie 10 tysięcy razy więcej niż za auto. Kurde. Dobra, mam frozen. Jeśli Peppy jest malowany. To jest fajne. Światowe. Jezus, w aktywności też jest. Ej, tak jest gita. No jest. Tam też są takie. Dobra, mam jakiś nowy wyścig, nie? Tak. Tak. To ja teraz takiego srebrniaka z pasem, z pasami przez całość. Ej, DeLoriana mi odpaliło, stary. O. Co? To nie jest za dobrze, no. Ale zmieniłem. Ale odpaliłem DeLoriana, nie wiem co chodzi, ta gra tak lubi. Bo to jest tak, że jak się chyba dołącza do znajomego wyścigu, to dodaje ci tak samochód, na którym najwięcej robiłeś wyścigów. Tak mi się wydaje. Albo najlepiej stringowany. Ale wydaje mi się jednak, że najwięcej wyścigów. Chociaż w sumie. Bo no nie, najwięcej nie, tu musi być najwięcej stringowany najlepiej. Ale nie wiem. Hey, careful entering the forest. It's a double apex turn. I know you can make it through in one single drift. Może? Wiem, że to jest nowy wyścig. Bynajmniej dla mnie. Ale bokiem to ty lecisz tam, aż piszcie opony. No. Ja sobie podgłośnię trochę grę, bo w sumie nic nie słyszałem. Nie wiem, czemu tak cienko miałem. Co się wiem, bo ostatnio grałem, to... Tam. Ja wiecie, no nie wykręcę tego za końca idę. Miałem piosenkę sobie własną włączoną i coś ciszyłem. Nie, na każdym zakręcie się uderzam. Nie, ja akurat to był pierwszy teraz. Ale nie wiem jak to się stało, nagle dostałem niesamowitego pędu w kierunku ściany. Jakby magnes. No typ. A to
to jest za ciasno, jest GPR coś prawie wewnętrznie, no. Jakiś tam wymaga profesjonalnie. O, śmieszne jest to, że zobaczcie widzowie, że na tych wyścigach w środku, a to jest gry to gry, wiadomo. Szczególnie Ubisoftu. To w środku mam śnieg, chodźcie. To jakiś taki spikselizowany, śmiesznie. No jak się odpali pierwszą osobę, też tego nie ma. Też ja na masce w ogóle z silnika wystaję, taki wiesz, w lot, nie? Tak. To ja nie wiem, to zasłania mnie, także... No, nie, jest to jakaś super bezpieczna funkcja w samochodzie. W prawdziwym życiu bym chyba nie chciał czegoś takiego, bo w sensie nie jaram je aż tak to, żebym musiał myśleć takiego, bo mi się to mega podoba. A denerwowałoby mnie po prostu brak wizualizacji. Brak wizualizacji, brak wizji. Nie, mi się to podoba, ale nie w każdym razie sposobie. No, tak, to też. Najlepiej to wygląda w Matizie, moim zdaniem. Widziałem też kozacką sportową multiple z tym, także są buildy, są. Nie, no żartuję. No to lepiej sobie go no. Na pewno jakiś pojeb tak się zrobił. Na pewno, nie. A już na pewno jakieś takie, wiesz, takie kompaktowe auta, co każdy twórcy, te, nie wiem, jakiś Volkswagen czy coś, co twórcy myśleli. Jakieś małe autko do miasta kompaktowe, nie? Oni tam, wiesz, no. Pierdzielają silnik większy od, nie wiem, od kierowcy, nie? No wystaje wszystko z maski, w ogóle maski to nie ma w sumie po co. Uf, ale to trzeba mieć pojeb. No to trzeba mieć pojeb, trzeba mieć pojerany. Ale po co w sumie, chyba nie wiem. Nie wiem, silnik ale... rośnie całe auto. Kogoś hobby. Wiesz, ja dałem malowanie 10 tysięcy razy większe, teraz się nie to. Jak to było? Stary, no wow. O, widzę, że skończyłeś. Tak. Świetny kierowca, chwalą. O jeny. Tego też chyba nigdy słyszałem. Że świetny kierowca. Wiesz, w The Crew musieli to powiedzieć, nie? Xd. Trochę nieźle. To ja to odpalam na tym fonie, Boże. Chciałem tylko usunąć powiadomienie. Dobra, jebać to powiadomienie. Skrzynka jest pełna. Mhm. Moje też tam się dobra. Zebrało. No. Dobra, aktywności. Sweetie. To zamek. Fiks już se radzi, znajduje. Kurde, nie pamiętam jaką... Jako, nie no, raczej to teraz. Kurde, się okaże, że już odpalę ten wyścig, który my graliśmy. Tak myślałem, że to ci chodzi. Nie no, raczej tego nie. No i wyżej. Tylko odblokowane z od no, najłatwiejszego. Może. Dobra. No bo tylko najłatwiejszymi graliśmy. No i dobrze, przynajmniej wiemy, których wtedy w sumie nie jest. No teraz jest średni. No właśnie. Więc tam, gdzie nie mamy odblokowanego maksymalnego poziomu, no to w teorii to w tych nie graliśmy. Dobra, go! Be careful, don't start out too greedy on the throttle. There are two tricky turns right after you pass the bridge. Są dwa te zakręty, niby jakieś truskowe. Trzeba uważać. Bo teraz, nie wiem czy tak zawsze było, że ten Tio z nami jeździł, ale ten Tio to właśnie od niego auto wygraliśmy, nie? No. Ja on teraz widzę, że bardzo, nie wiem czy on w każdym wyścigu, czy bardzo często jest jako duch. Nie wiem czy tak jest, jak się pokona tego typa, że się z nim ściga. Bo wyski to on się pojawia. I śmieszne jest to, że nie w McLarenie, tylko w tym Nissanie, nie? Który mu został po tym, jak stracił. Nie wiem, czy to tak miało być faktycznie w tej chwili zaprogramowane, w ogóle on nam wygrywa, nie? No się widzę. Trzeba go wziąć. Trzeba wziąć typa. Let's go. Trzeba fajs wygrać. Tak jest. Oła. Auto za dolarka. Tak. Najlepsze takie są. Kurczę, są z tyłu jak... Nie mogę, nie idzie mi, stary. No, dobra. Ale tutaj ten...
tam, nie wiem, jak się zagra, ten księżyc kuźwa. No bo napierdziałał w powietrze śniegiem, nie? Gdzieś się wyglądało. Jakby fontanna, ale nie wiem, fontanna chyba nie była. Ale matka śnieżna, coś takiego to się mówi. Nie wiem, chyba ja. No, wiedziałem, że walna już. Nie wiem, podoba mi się kolorystyka tej mapy, tych map. No, fajnie są, jakiś smok co lata. Nie wiem, ja ciągle uderzam. Mogę się skupić, czy nie wiem. Mapie, gdzie mam ścianę równą? Dobra, 85. No ja się cały czas trzymam średnio 3 sekundy za wami, nie? Więc jakoś nie idzie. Się chyba za tym typem. No bo ma Nissana, wiadomo, że Nissan to jest król dróg, szczególnie oblotonych. To. Ja. Oblotone są w ogóle słowa. Tak, no. No czy wiecie, bo w 69 były oblotone drogi w Japonii bardzo i ten, i tam musieli stworzyć jakiś pojazd do takich dróg. I właśnie dlatego powstała marka Nissan. No właśnie. To jest historia. Z nami uczy i bawi, polecam wbijać, zasubskrybować. Dobra, ej, tak szczerze już nie ma chyba mensu w dziwku. Tak? Ajej. Co ty wydałem? Zobaczmy. Inny, nie? Inny? Tak. Tak. Zwykły. Kago. Nie, nawet ich było więcej. Nie wiem, a może nie było, nie wiem. Super. Ich było więcej, albo nie. Ten. Czy tu są trzy, to są jakieś specjalne. I to jakiś flashback. No to jest chyba... Co ja klikam czasami? Ty, flashback mogę wpalić. Co to jest znaczy? No fajne. Nie wiem. Ale nie graliśmy w to co chyba. To jest? W sensie graliśmy, ale... Nie wiem, czy na odcinku. Ale wygląda jak Lego mapa, tylko że Lego mapa jest obok. A nie, nie graliśmy w to nawet. To idę. Nie graliśmy. Mówisz. Ale jaki jest rekord świata? O kurwa. 10 lat. Minutka. Minutkę? Serio? Nie. Nie wiem. Aha. Przekonamy się, no. Nie bój żaby, będzie dobrze. Mówisz. No. Czy ja przyjąłem... Dobra, tak. Przyjąłem zaproszenie. Ale mi chodzi o to, czy ja przyjąłem takie malowanie na auto. No kawał jest taki indziej, czekaj no. Może być. Nie, właśnie nie, dzisiaj to. Nie wiem, nie ma za ciekawych malowań szczerze na ten samochód. Kago. Wszystkie wyglądają po prostu takie, wiesz, standardowe. Tak wszystkie. Flashback. To jest retro jakaś na pewno. No. Wiedziałem. Retro i te nasze auto. I to Lego. Jurassic World jakiś. Trochę. Ale mamy retro fury, nie? To ma 2020. Kuźwa, przede mną jakieś auto stoi, to jest tak niskie, że nie widziałem tego. Ale no, te stare auta sportowe to były takie mikrosy, malutkie, nie? Niektóre, w sensie, nie wiem, wszystko. Ale fajnie, no taka, fajny filtr taki, podoba mi się. I można ten, zobaczyć jak to auto sobie radzi w normalnych warunkach teraz. Trochę chociaż. Deszczowo-polowy. Tu ciasno. No teraz nie wiem, po czym mam. Ej, w ogóle to mi przypomina trochę DLC Fortune Island do Forza. No to się zgadza, to jest taka pogoda, no. Wiesz, Lego, tu Fortune Island. No. Stary. Gapili jak pół. Ej, ale problem jest trochę w tym aucie. Ono jest generalnie, moim zdaniem jest świetnie, ale jest taki problem z wychodzenia z zakrętów. Moim zdaniem. Tak? Tak jakby, no że się, jak się jedzie duży zakręt, coś się skręca, jak się już chce wyprostować, to on nie chce odpuścić, jakby dalej skręcać. To jest ten problem, przy wyjściu z zakrętu, no bo że trzeba trochę po prostu wcześniej puszczać. Sokę w lewo, nie wiem, czy tak. No, laga ma, ale kurde no. Najgorzej jest, no jak jest takie... Ma laga, ty. Tak, najgorzej jest takie... Najgorzej jak jest kilka takich zakrętów rozrząd. No to może sobie tu na V-Max i tak dalej, git odno. No jest git generalnie, no nie wiem, no ja te 300, te auto z free tracingu, tylko tego, że jeżdżą, więc...
No ale mówię, coś z tym skręcaniem się tak. Może dlatego, że jest poszerzony w sumie, chociaż nie wiem, czy ta gra na tym zwraca uwagę. Bo można go przecież zwężyć. W sensie w sumie tego nie, a dobra, to wtedy on jest tak zaprojektowany w sumie. Ale on jest generalnie bardzo podobny wizualnie, no to jest prawie taki jak ten Fordzik początkowy był, tylko że on ma te poszerzenia, nie? Chyba ma trochę przednie światła inne, ale ten, albo nawet nie, nawet chyba nie, nawet genetyczne. No tylko że właśnie jest poszerzony, ale z jazdem zupełnie nie było tego czuć. Czuć, że ten jest szerszy, bo tylko się nie da przerobić, więc oni tak zaprojektowali taki model jazdy, że jest poszerzony. Nie, na razie się nie fajnie, tylko no, mówię, to sami... O, i tutaj jest ciężko z tym zakrętem. Bo wiesz, szkoda, że w tej grze się nie da światło samemu włączyć. Światło. W sensie są wyłączone. W sensie wzięcie niby niepotrzebne, ale... No tak. Ja nie wiem, jak nie słyszałem. Wiesz, jakby to był... Jakby tę grę robił Valve, to by było opcja włącz światła. I też na te światła by były skiny. I różne kolory światła kosztowałyby grywek pieniądze, nie? Więc no. Cieszmy się, że nie robię jej Valve. Albo jej. Nie jej chyba raczej... A z drugiej... Co? Z drugiej strony są tu niebe skiny, ten lasery, no opony. Neony. Neony. W ogóle to jest tak bieda, jeżeli chodzi o tej grze. Gra wyścigowa, a jest taka bieda, jeżeli chodzi o tuningi. A się, jeżeli chodzi o osiągowe, to są, jest jakiś fajny system, że w ogóle się zaczyna mapa trzęść, nie wiem, jak Hulk nawet wypierdziela. Tak bez kitu, koniec ery dinozaurów idzie. Ale... co cię wiem? No nie, skupiłem. A, że bieda tuningi, no osiągowe fajne jest taki system, ale te wizualne to jest bieda, nie? Jeszcze te, żeby zdobyć jakieś neony albo kolory opon, to to jest tak rzadkie, albo nawet nie wiem, czy tylko da się kupić to, no więc słabo, nie? Słabo. No. Panie, jak z czasem. No i słaby sposób, no jak z czasem możesz jeszcze odpalić. Dobra, to jakieś randomowe... Może być defaultowe. Właśnie na Frozen, są te trzy tylko. Na Street Tracks. Nie wiem, czy inna auto ma więcej, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Ale dzisiaj się nagadałem, powiem ci szczerze, do ekranu. Ja pierdzielę, bite 2 godziny gadania bez przerwy. O 16:30 właśnie dzisiaj leci odcinek z tego, nie? Dwie miało tak, godzinę 59 i ileś sekund? I 8 giga miał na dysku. Film taki zrobiłem sobie. No, ale udało się, nie? Jest to pewna, czy my też masz? No, koniec gry, tylko Empire jest koniec historii. Ale się zjebał. No i fajny wyścig, podoba mi się. Ale teraz... szeroko, ja. Jeżeli chodzi o twoje auto. Jo? A to tak to widać? No. Tak. Kurde. No kurde. To ty byłeś? Off-road. Tak. Ale jak się nam dobrze udało wrócić. Ale tym rolem jedziesz! Ja tak coś to nie wiem, to nie jest ulica chyba. Zobaczymy teraz jak to Famax. No przecież nie wiem, ja teraz 320 widzę, że ty jedziesz 370, więc... Czy ty zmieniłeś swą maksą się, czy co? Nie wiem. Czy jeszcze się nie wypędził? No, ej, szybkie stało to, 300... Ej, ja to jest szybsze niż moi Kawasaki, 350 normalnie na luzie. O kurde. Ej! Ale to było dobre! W sensie no... Kurde... Mogło nie być, w sensie zrobiłeś mi jakby krzywdę, ale kurde wyszło dobrze. No, przeleciałem sobie po rampie, a co się z tobą stało? No kurwa, uderzyłem w ciebie i leciałem w lewo, odbiłem się od takiej skały i drzewo zajebałem. Aha! Po drugiej stronie. Nie wiem, to też kurwa, jakieś tak po mięśni leciałem. No ja wyszedłem lepiej na to. Fajnie, stary, 350, ale długo się rozpowiadałem za tego Fomaxa. Ale do tego wyścigu, takiego nie wiem, przez całą mapę tam, to wziąłbym raczej ten sam. Kurde, przez co doła się przebiłem. Ja pierdolę. Też się pierdolę. Ale się zmieściłem dobrze, kurde, ledwo. Wziąć checkpoint. A tu jest co? Kurwa jakieś... Kurka, ja myślę, że to ściana, to jest rampa. Mistrzoka każe w ścianę i takie, aha. Ty, taki vibe, a też chyba mówiłem na jednym odcinku, co? Że taki, albo nie na odcinku, tylko mnie zaciekaj. Że
To jest taki vibe Far Cry'a niedawna. Jeszcze ten pociąg no. Teraz. No też, w prologu się jest rozbity pociąg. Kurde, jaki wiatr ty! Zajebane. Aż zwie jakiś płot chyba. Nie, no real, wiatr. O kurde, mamy nieraz być naszych sexy małych samochodzików, wiesz? Tak nam powiedział. Nie rozbij swojego sexy słodkiego samochodu. Ty, widzisz to? Widzę, się wali wieża, nie? No, co się dzieje? Nie, to miał być zwykły wyścig, pierwszy z brzegu. No ale także nie ma zwykłych wyścigów, umówmy się. Najzwyklejszy wyścig. Przejdźmy przez stodołę, jakieś wyskoki. Zbójmy wieżę. Włączmy kurde tornado jakieś. O, i przejdźmy jeszcze przez coś gliszcza normalnie jak z rampą. No, ale myślę, że tą trasą my się jechałem. No, tak. Bo pamiętam, że po tym wjeździe znowu, że trzeci raz widzę, jak przejeżdżam do góry, jakiś wyścig i widzę ten, właśnie, ten taki budynek nieukończony tam był. Jak tu jest po prawej stronie, normalnie burza pieskowa przed nami. Ja pierniczę. Ten się teraz pewnie zniknie, ale nieźle. No, chyba alarm jakiś wchodzi. Pa to, pont jak przejedzie. To be continuous, to jest nie koniec tego. Stary, alarm jest normalnie, wichura dookoła. Porąbane. Ej, ale pączków coś to nie... Aha, bo to się wsad w WS skręciło. Nie, ej, to auto nie jest chyba do pączków. No. Chyba, że... Nie wiem, nie da się tym pączku zrobić normalnie. No noc. A teraz się da, a nie, nie da się, nie wiem, dobra, dziwne w każdym razie. Chyba się da. No, to trzymajcie się, papa, do następnego haja, z rukoszytkim, lub...